Kłaniam się, Paweł Białczak, rozmowy z serii Ludzie z Pasją. Dziś mam przyjemność być w domu, a właściwie w warsztacie Mariusza Mieszały, pasjonata klesków Lego. Witam. Cześć, cześć. Mariusz pochodzi z Baranowa, prywatnie jesteśmy sąsiadami, obecnie mieszkasz w Przasnyszu. Możesz zdradzić, ile lat tam żyjesz i czym się tam zajmujesz zawodowo? W Przasnyszu to już będzie od 2012 roku, tak na dobrą sprawę, a od 8 zacząłem pracować. No nie, może wcześniej dojeżdżałem, ale później się tam zaklimatyzowałem i dopasowałem do tego, do tej mieściny. A gdzie się uczyłeś przed rozpoczęciem pracy tam? No to było sporo tego, no bo wiadomo, podstawówka w Baranowie to jest teraz później zasadnicza szkoła zawodowa numer 2 w Ostrołęce, czyli imienia pułków Ułanów Wrocławskich, tak. Czyli budowlanka, nasza kochana. Tak. No i oczywiście studia Politechnika Białostocka, Wydział Architektury, Urbanistyki. No i szczęśliwie się załapałem tam jakoś do pracy, no i tak siedzę i siedzę. Klocki Lego, w większości to się kojarzy z dziećmi. Ja też osobiście, jak byłem mały, kilkunastoletni, bawiłem się tymi klockami. Wytłumacz widzom, na czym polega twoja pasja? Od razu powiem tak. Tutaj akurat w Baranowie mam tylko zestawy z serii Lego Technik, czyli z tych najbardziej zaawansowanych. Mnie się ogólnie bardzo, jak to by określić, no, buduje się inaczej niż te zwykłe Lego, tak zwane. Zwykłe Lego mamy tutaj. Tutaj mam jeden z dwóch najstarszych zestawów mojej kolekcji. Nie wiem, czy one się załapią tu, ale chyba się załapią. Wreszcie, bo później zrobimy zdjęcia, to... Dwa najstarsze zestawy. No wiadomo, w tych starych zestawach i w tych klockach prostszych dla dzieciaków buduje się góra, dół, aż coś tam powstaje. Tak. A w Lego Technik budujemy już w tak zwanym 3D. Czyli budujemy fragment ramy, spinamy to kołkami specjalnymi, wkładamy wszystkie mechanizmy w środek, wkładamy w drugiej strony ramę, zamykamy to i tak powstaje mniej więcej o tutaj ta ładowareczka, którą mamy w tle na przykład. Albo ten dźwig, który też nie wiem, czy się załapie w kadr, ale chyba się załapie. I w tle oczywiście tutaj mam organizer, bo każdy prawdziwy mechanik musi mieć organizer swój. Bo inaczej by się człowiek pogubił. Przy takiej ilości elementów bardzo łatwo się pogubić. I najlepsza sprawa sprawić sobie takiego organizer. Ja mam kilka takich rodzajów i tych szufladek i tak dalej. W nich są różne rodzaje tych elementów, od tych najprostszych, które nam łączą te belki całe, te całe ramy, po najbardziej skomplikowane typu zawieszenia, silniki elektryczne, tego typu sprawy. Ile tutaj mniej więcej tak jest części, tak jakbyś miał to policzyć? Tak? Pawełku, to jest ciężkie do oszacowania, bo ja naprawdę mam tego sporo. Tak. Przez tam pewne sprawy, jak to w życiu, musiałem się części kolekcji pozbyć, bo inaczej bym w tym utonął. Tak. Co mi się tam znudziło i tak dalej. Ale mówię, ciężko to oszacować, chociaż istnieje taka strona w internecie, gdzie jeśli wybierzesz te zestawy, które masz w swojej kolekcji, mniej więcej ona ci tam przelicza, jakiś tam algorytm jest zawarty, ona ci przelicza ta strona, ile ty tych części masz, ile to jest warte i tak dalej, i tak dalej. Nie jest taka strona w internecie. Znasz tutaj jeszcze na terenie gminy takich zapaleńców jak ty? Spotykacie się razem, omawiacie? Tu jest problem, bo właśnie nie znam ani jednego takiego. No nie powiem ci, no nie, znam tam trochę ludzi w świecie, tak. Ale... Macie kontakt jakiś facebookowy, czy... Tak, facebookowy, czy tam, wiesz, mailowy i tak dalej, no głównie internet, no nie, i te sprawy, ale ogólnie tutaj w okolicach czy w naszej gminie, czy tak dalej, to nie znam takich ludzi, no nie. A tam na Przasnyszu, tam gdzie mieszkasz? Na Przasnyszu tym bardziej nie. Rozumiem. A kiedy zajarałeś się tym tematem klocków, powiedz mi? Słuchaj, zajarałem się, tak jak chyba każdy małolat, za mało lata. No. To były lata, końcówka lat 80., kiedy już tam człowiek zaczynał szkołę podstawową. Tak. No jeszcze tam w sumie to przedszkole nawet moje zahaczyło. I w sumie zajarał mnie tym tematem jeden człowiek, którego nazwiska nie wymienię, bo jeśli obejrzy ten film, to już będzie wiedział, o co chodzi. A dlaczego? On się jakoś miał do ciebie pretensje, że go wymieniłeś? No, nie pytałem się go. Nie. On będzie wiedział, bo wystarczy o to. Aha, to jest jego? Gdzie jego? Nie, to jest mój akurat, ale on... Ma taki sam. Czy w tej chwili ma, to nie wiem, no nie, ale od tego się wszystko zaczęło, od tego maleństwa właśnie. Tak. I od tego tematu ja już wsiąkłem, tylko na początku wiadomo, za PRL-u były inne czasy. Lego, ciężko było dostać tego? Lego było dostępne w Pereksie, przeważnie, ale wiadomo, w Pereksie dolary, te sprawy, no nie, jeśli ktoś tam trochę historii liznął z młodszego pokolenia, to wie, o co chodzi.
Ja to zawsze mówię, że wtedy to można było polizać przez szybę, no nie, ewentualnie ciocia z Ameryki, te sprawy i tak dalej. No, mi się udało tam wyrywać tam jedno maleństwo, którego niestety tutaj nie mam, bo przepadło w odmętach historii. Mm-hmm. To jest akurat jeden z tych drugich, czy tam trzecich, już nie pamiętam dokładnie, bo to już były lata zamieszku, ja tam szkołę podstawową dopiero zaczynałem, więc ciężko powiedzieć, już nawet sam nie pamiętam, kiedy ja to dorwałem i od kogo to dostałem i tak dalej, i tak dalej. Powiedz mi, czy to jest drogie hobby, jak to, ile ty na to wydajesz mniej więcej pieniędzy, czy da radę to w ogóle oszacować? Oszacować, tak jak ci mówiłem, istnieje taka strona, która takie rzeczy potrafi w internecie, ale przy takiej ilości tego wszystkiego to jest niemożliwe, niemożliwe po prostu. Mm-hmm. Nie. Tak w zaokrągleniu same te Lego Technics, co tutaj mam, plus te Lego zwykłe, które może tam kiedyś zobaczymy jeszcze, no to tak bym 10 tysięcy. Same Lego, bo jeszcze zafascynowałem się tymi naszymi polskimi kobi, no nie? Tak. Tylko że one są związane z historią II wojny światowej, najbardziej mnie te zajarały, głównie, że ja się historia też interesuje. Tak. Głównie pojazdy pancerne, czy jakieś tam wojskowe ciężarówki, takie typu sprawy. No, tak zresztą na moim fejsie to widać, jest znajomi, którzy obserwują, to widzę takie rzeczy. Jakby to powiedzieć, no, na razie w nich siedzę. W nich siedzę, bo na razie mnie zajerały, te kurze mi się na razie pokrywają. Trochę sprzątam tutaj w tej kolekcji i tak dalej, że tam kartony w tle gdzieś widać, tam pakuję to. Tak, bo chcę przeorganizować w ogóle tutaj całą tą sprawę pod inne rzeczy, dlatego że no, przy techniku trochę, powiem szczerze, napaliłem się na to, ale okazało się, że jestem słabym inżynierem pojazdów mechanicznych. Mhm. I odpuściłem, dlatego tutaj w tle, które te widzimy, te dwa, to są gotowce. No, z instrukcji się składa, kupuje się w kartonie i tak dalej. No właśnie o to chciałem Cię później zapytać, czy takie, budując te klocki, robisz z instrukcji, czy po prostu sam mam z własnej wiedzy i z własnej takiej kreatywności to tworzysz? Mogę Ci opowiedzieć jedną historię związaną z tym Lego Technic. Gdy już zbierałem taką poważniejszą liczbę, mhm. No to postarałem się, żeby może coś tam zadziałać swojego. Napatrzyłem się w internecie. Ja wiedziałem, że to są bardziej skomplikowane tematy. Tak. To nie jest takie układanie, tak jak w tych malutkich, mm-hmm. tu przykładowych, że jedno na drugie, tylko tutaj jest tak zwane te 3D. No i postanowiłem zrobić taką ciężarówkę. Renault Magnum akurat mi się podobało, no i zrobiłem coś takiego. Tylko że po złym dobraniu przełożeń w mechanizmach, tam się działo jakieś 40 kół zębatych w środku, podłączone pod silniki, pod elektrykę, pod zdalne sterowanie. Poniosłem pierwszą porażkę i ostatnią, bo zmieliłem te 34 zębatki, a to jest kupa kasy. Po prostu źle dobrałem przełożenia, bo się na tym nie znałem. Niby tam patrzyłem na tych ludzi, którzy się znają, ale no niestety, no wyszło tak jak wyszło. Powiem szczerze, człowiek się załamał w pewnym momencie i powiedział, ja się do tego nie nadaję. Ja wolę zostać przy tych gotowcach, bo one się ładnie prezentują, no, na półce wygląda to solidnie, masz porównanie zresztą, tak. Takie a takie. No na pewno, tak, no, to oczywiście jeździ, jest zdalnie sterowane. O właśnie, a możesz to zaprezentować naszym widzom? No możemy po troszeczku, fakt, że mamy tu mało miejsca, tak. No ale to nie jest tam skomplikowana operacja. No to poproszę. Ta ładowareczka już jest załączona, no i tutaj tak. Mamy funkcję, że opuszczania ramienia w pionie, w poziomie. Tak. No sobie go sterujemy takim pilocikiem. Mm-hmm. Oczywiście operujemy jazdą i tak dalej, przód tym koledom. Ma mało miejsca, no to tak jeżdżenie wygląda kulawo. Oczywiście możemy w tej płaszczyźnie pionowej operować łychą samą. A czy na przykład ty się bawiłeś, że on piasek sobie pobierał? Że on ma siłę? Piasek pobierał, tylko była taka sytuacja, że te mechanizmy Lego nie są tak wydajne, żeby jakieś potężne kilogramy przenosić. A no właśnie, o to jakieś tam fasole, orzechy, coś tam, takie rzeczy eksperymentowałem, to wtedy tak. To były takie sytuacje tego typu. Ale próbowałem z cięższymi rzeczami, to teraz słychać, że ten jeden siłownik tam już nie domaga. Dlatego przestałem się bawić. Niby tam ma takie sprzęgło zabezpieczające specjalne, aha. Ale niestety no. Ale jeszcze podobno skręca. Tak, skręca. O, jest właśnie. Taki specjalny silnik w środku, to się nazywa servo motor. Tak? I on obraca się o określony kąt. O 90 stopni, czyli nie wykręci wokół własnej osi, tylko zatrzyma się na pewnym
Rozumiem. No ona się ładnie łamie w połowie, o, tak jak tutaj sobie tym pilocikiem sterujemy. Tak. No wiadomo, ta łycha chodzi, przód, tył i tak dalej, i tak dalej. Mm-hmm. No, tu oczywiście można jeszcze się pobawić w zajrzenie do środka ładowarki, no ale to chyba ten materiał by nam się rozciągnął naprawdę na kupę czasu. Aha. Bo tam oczywiście jest wał cały. Tak. Jest atrapa silnika, można tam sobie zajrzeć do tego. Tam są ruchome tłoki, takie sprawy i inne rzeczy. Mm-hmm. Ale to jest właśnie piękno w Lego Technik, że tutaj przypominają już te maszyny takie z podwórka, no, w cudzysłowie. Mm-hmm. Z podwórka, no. A tam ten dźwig też chodzi? Też chodzi, tylko tu jest inna zasada działania tego dźwigu. Czy możesz zaprezentować? Mogę zaprezentować jak najbardziej, tylko musimy oczywiście zrobić sobie troszeczkę miejsca. Tak. Zrobić sobie troszeczkę miejsca. Obecnie ten dźwig, no, jest w stanie uśpionym, nic nie można z nim robić, ale nie wiem, czy mnie widać, ale chyba widać. Jedziemy sobie. No, ja obrócę go na razie ręcznie, tak, odpalany. Tu są takie dwie dźwignie do sterowania. Hebel też jest do odpalania. No. Dobra, silnik działa, na razie jest mechanizm nieuruchomiony. Tak. I sobie jedziemy w przód. O, to jest gąsienicuwa, no nie? Tak. Wiadomo, że tak będzie skakać troszeczkę. Oczy się tył. Mhm. Dobra, teraz zatrzymujemy znowu silnik w stanie spoczynku. Teraz możemy sobie poruszać ramieniem. O, proszę. Się zbija lina. Kurczę. Tutaj na tych cięgnach wszystkich, na tych linach cała się opiera konstrukcja. To było moje marzenie w dzieciństwie, mieć taki... No. Moje też. No tutaj mamy nawet jedno z ciekawszych funkcji, bo wiadomo, o, fajnie też, tutaj trochę chodzi w ten sposób. No i możemy zwijać linę i rozwijać. Tutaj od chwytaka całego, który nam się opuszcza, aha, podnosi. Czy też on łapie, ma taką opcję, że może z tak, szczypce tylko złapać? Tu jest o tyle problem, tu teraz wyłączę, żeby nam nie tak hałasowało. Tak. Tu jest taka sytuacja, że trzeba to obsłużyć ręcznie. Już nie ma takich dobroci, tutaj kręcimy korbko i te szczypce, tak, nie wiem jak to się fachowo nazywa, to się wszystko ładnie tam zbija, opuszcza i tak dalej. I tutaj mogę już potwierdzić, pół browara podnieść, puszkę schowaną. Wolfo tego nie zrobi, a ten dźwig zrobi. Chociaż jest mniejszy, z mniejszej liczby elementów, nie ma takich bajerów jak ten. Jak Volvo, które tam, to może odstawię na razie. Tak, dobrze. A powiedz mi, gdzie prezentujesz swoje budowle? Czy są jakieś specjalne targi? Czy może przez fora, jakiś internet, jakieś strony? Paweł, powiem ci tak. Ja jestem z tych maluczkich. Nie lubię się chwalić, tylko lubię dłubać tam swoje robić. Mhm. Chodziło mi takie rzeczy po głowie, tylko to trzeba mieć tak porządny sprzęt do nagrywania. To jest raz. I czas. Mhm. Niby tam mówię, no ja siedzę w tym czasie jeszcze tam stary kawaler i tak dalej. No, no masz czas na takie rzeczy. Teoretycznie, ale ja jeszcze zajmuję się innymi rzeczami oprócz Lego, no i... A czy możesz coś powiedzieć na ten temat innych zainteresowań jeszcze? Może kogoś zachęci, coś tutaj zainteresuje? No kiedyś rysowałem komiksy, ale aha, to też przepadło już, bo to też trzeba mieć czas. Ja w ogóle, no, wersos się bawiłem i tak dalej. Ale to mówię, na wszystko trzeba mieć czas i tak dalej. Ja staram się, tak mówię, po trochu ze wszystkiego uszczknąć, nie? Tak. Nie robisz wszystko na siłę. Nie mam na coś ochoty, to po prostu tego nie robię, dlatego ten Lego Technik tutaj u mnie w tej chwili się kurzy. No bo się kurzy, no sam macałeś przed chwilą. Rozumiem, tak. A masz takie informacje orientacyjnie, ile tu osób w Polsce ma takiego hopla jak ty na tym punkcie? To już od razu ci muszę powiedzieć, że internet po raz kolejny. Tak. Są dwa największe stowarzyszenia w Polsce. Jedno się nazywa Zbudujmy To. Wpisujesz sobie takie hasło, tak, razu ci ta strona wyskoczy. Tam jest forum, tam jest główna strona. Tam ludzie z całej Polski, nie tylko ci stowarzyszeni w stowarzyszeniu, tak, tak by głupie zabrzmiało, prezentują swoje dzieło, ale ogólnie wszyscy, którzy mają zajawki na ten temat. Oni organizują co jakiś czas jakieś wystawy, Kraków, Gdańsk i tak dalej. Nie miałem okazji oczywiście jechać, bo no, trzeba trochę czasu poświęcić, trzeba się z czymś pokazać. No. A z gotowcem, no to tak trochę nie za bardzo jechać, no bo to powiedzą, no weź gość. Czyli oni swoje mają, tak, tak są prekursorami. Tak, przygotowania do takiej wystawy trwają do pół roku wcześniej. Bo kurde, gabloty muszą dopasować, aha, takie rzeczy. Tam są monstrualne czasami konstrukcje, no wielkości tam tych stolików z 10 na przykład.
Każdy robi to w muzeach, w takich miejscach. No nie? A drugie stowarzyszenie to jest LUPOL, czyli Klub Dorosłych Fanów LEGO. Też mają swoją stronę, też mają swoje forum i tam można się napatrzeć po to. Tam naprawdę ludzie, niektórych podziwiam, sam bym chciał takie rzeczy robić, tylko tak jak w przypadku tego technika, którego tu mamy, no to nie mam talentu. W przypadku tych tematów na razie są w zastoju. Przecież mam jeden statek kosmiczny ułożony, wczasnejszy kurzy się, ale może z czasem go wyciągniemy i dokończymy. No teraz mam zajawkę na te czołgi. Tak to wyszło. Rozumiem. Masz jakiegoś mistrza, którego podpatrujesz, na kim się wzorujesz? Po raz kolejny powiem internet. Tak, cały czas tam. Człowiek ma ksywę Sagiel, Polak. Tak. No, i on składa rzeczy właśnie z Lego Technik. Tylko on robi to w takiej technice, że wszystkie bebechy, czyli te mechanizmy, silniki, te zdalne sterowanie, zabudowuje właśnie takimi zwykłymi rzeczami. I wtedy te modele w środku mają mechanizmy, tak jak prawdziwe pojazdy, a z zewnątrz prezentują się, jakbyś tak popatrzył z daleka, to byś nie odróżnił, czy ten pojazd to jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Gość buduje ciężarówki, samochody sportowe na przykład. Pojazdy militarne też, głównie z II wojny światowej i tak dalej, i tak dalej. Jeśli ktoś pisze ksywę Sariel i tam Lego Workshop Technik, coś takiego wyskoczy na YouTubie na przykład, to warto się zapoznać z tym materiałem, tam playlisty ma swoje zrobione i tam można, bo są i recenzje gotowców, to co mam, on pokazuje co mu się podoba, co mu się nie podoba, a są, mówię, pokazówki jego zestawów. Jeśli ktoś to zobaczy, to powiem, że brwi do góry umieć, bo to pół roku pracy czasami nad jednym modelem albo więcej. Rozumiem. Czy wyobrażasz sobie, że mógłbyś kiedyś zrezygnować z tego, że kiedyś się to już znudzi, że po prostu rzucisz to, mówisz, sprzedajesz to wszystko, zajmujesz się czym innym? Nie myślałem o tym. Nigdy nie miałeś takiego? Nie, nie miałem takiej zajawki. Ogólnie przytoczę Ci takie coś. To chyba dotyczy większości ludzi, którzy w ogóle się tym zajmują. To jest ten okres, że za mało lata, że wiadomo, wszystko w jeden karton, no nie, i się składa tam i tak dalej. Tak. Później jest tak zwany dark age, bo masz dziewczyny, masz tam piwa, pierwsze akcje, szkoła średnia, wiesz o co chodzi. I później jak się te wieki tam średnie zaczynają, tak człowiek chce się trochę wyciszyć, dobra metoda, polecam na długie jesienne wieczory przy okazji. Trzeba mieć dużo cierpliwości chyba do tego, co? No trzeba, do technika szczególnie, na pewno, bo tak. Tu jest dłubaniny. Mogę Ci pokazać przykładową instrukcję. No bo pokaż tutaj mi. Tylko, że akurat do tego Volvo nie mam pod ręką, tak. Ale mam na przykład tutaj żuraw samojezdny i tak dalej. No i taki żuraw samojezdny, tak, nie wiem czy to dobrze widać. No w razie czego to później zrobimy zdjęcia i zrobimy migawkę, no. Tak? No to wyobraź sobie, że tak. Składa się to z 6 książeczek. O matko. A są takie, że grube, jedne połączone ze sobą. To zależy od modelu, bo w tych starszych modelach były takie szyte książeczki. I wychodziło to tak, że tu budujemy podwozie. To jest jedna kniga, druga, ojej, trzecia. Ojej. Teraz powiem, ile stron każda ma. To jest nadbudówka akurat do całego mechanizmu opuszczania BOMA. BOMU, nie wiem jak to się nazywa fachowo. Tak. To są dwie książeczki i ostatnia książeczka to jest całe te ramię, czyli BOM. Tak. No i każda kniga ma średnio jakieś 100 stron. Tak to wygląda, to jest Lego Technik. No. Tylko, że to mówię, to są jeszcze starsze zestawy, gdzie miały podział na takie książeczki pojedyncze, chociaż powiem szczerze z perspektywy Lego maniaka, że teraz się z młodych ludzi robi bałwanów, no nie? Dlatego te książki są takie grube, że w jednym pojedynczym kroku budowy dodajemy załóżmy jeden element. I takie kroki się zdarzają, no to dla mnie to jest trochę niepoważne. Ty już jesteś w innej szkole wychowanej. Bo w tych starych instrukcjach to się mieściło tam w dwóch może takich książkach, tak. I się budowało o podobnych gabarytach model. A powiedz mi, jak właśnie mniej więcej, ile taki na przykład taki modelek Volvo, ile to kosztuje pieniędzy? W dniu premiery w 2014 roku te Volvo kosztowało katalogowo, bo w katalogu są ceny, wiadomo, tam sztywne, Lego ustala swoje, tak. To kosztowało prawie 1000 zł. No, w tym Volvo jest 1800 elementów około, ale jest bogata sprawa z tego względu, że jest cały przekrój silników, jakie Lego w ogóle w tej serii wypuściło.
od największych po najmniejsze, o różnych stopniach tam obrotu i tak dalej. Jest ten najcenniejszy, czyli te serwo, które łamie nam tą ładowarkę w połowę. I dlatego taka cena być może. Ile tych godzin budowałeś to? Tak mniej więcej, bo nie orientacyjnie, bo się nie orientuję. Już ci tłumaczę, jeśli nie byłbyś doświadczonym budowniczym i byś od tego zaczynał, jakieś 8 godzin. No to znaczy to nie jest tak może dużo. To znaczy nie, ja przekręciłem. 8 godzin to budujesz 8-7, jak jesteś doświadczonym budowniczym. Jak jesteś niedoświadczonym, to ci zajmie ze 2-3. Rozumiem. Bo w pewnym momencie się wnerwisz, no bo wiesz, ta kniga jest gruba i dochodzisz do pewnego momentu. I dobra, starczy na dzisiaj, później tam pójdziesz sobie, wiesz, na imprezę, czy do roboty, czy to wygląda. No dobrze, bardzo fajnie, że są tacy ludzie jak ty, tacy pozytywnie nakręceni, mający swoją pasję, którzy idą swoją drogą, się nie patrzą na innych, po prostu lubią to, jesteś dorosły, ale bawisz się, lubisz to, mnie to się podoba, bardzo fajnie, życzę ci jak najwięcej tej przyjemności z dalszych tych budów, no jak to nazwać, z dalszego tego po prostu budowania i żeby to sprawiało ci radość. Dziękuję serdecznie. Powodzenia. Dzięki Pawełku też. Dzięki. Dobra, żeśmy nakręcili ten wywiad, tylko tak, że nie znam tych fanów Lego z Baranowa. Dobra, dziki. Sorry. Zapomniałem o tobie. Sorry. Przepraszam jeszcze raz. Wybacz mi.